proszę Państwa, mówimy o tych bankach, prawda, że cholera, one nam spokoju nie dają w niedzielę i w sobotę, ale zawsze te banki jakoś tak jest, że w sobotę pieniędzy się nie przesyła, czy w niedzielę. No, 5 zł w ING kosztuje ekspres, to Ci przejdzie, to widocznie też robią dobrą robotę, że przejdą pieniążki do Mariotu. Na razie nie zapraszamy, bo jakoś tak to kasyno dziadowskie podpadło, że mają zły PR u ludzi. To widzieliście Państwo te filmy, co Mareczek pokasował, Czubek, jak Marta Dobosz pięknie mówiła w Chłeszach Rajkę, Fuaje, kasyna Marriott Hotel. Ale po prostu ona mówiła ten wierszyk Chłeszach Rajka w Fuaje, bo jej nie chcieli wpuścić do kasyna i ona zaczęła się wygłupiać po prostu. Ale to nie o to chodzi. Dlaczego nie chcieli wpuścić? Jakaś zazdrosna baba, która po prostu daje dupy kierownikowi kasyno Marriott Hotel. Ludzie tak mówią po prostu, bo ja to jako jechówka nigdy tak nie mówiłam, ale po prostu trochę też i powtarzam, że ona się oddaje, a to tu, a to tam, a to temu, a to tam temu. I ona z tej zazdrości, że ta Marta Dobosz taka atrakcyjna jest, no to trzeba ją tu uziemić. I ona raz przyszła na wernisaż i nie chcą jej wpuścić. Ale potem okazało się, że jeszcze i innych ludzi też nie chcieli wpuścić na, proszę Państwa, na co? No nie chcieli wpuścić na wernisaż w kasynie samym, w kasynie. Jaki numer, proszę Państwa, jaki numer, gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę być z nami koniecznie, proszę Państwa. Proszę być z nami. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Czyli, że tutaj mówiłyśmy o tych Żydówkach z banku, prawda? ING na dworcu centralnym, co? Katoliczka mówi, co? Już wiadomo, że ona o różańcach. Co? Że ona o różańcach. Non stop, all the time. A tutaj, proszę Państwa, te, które tak przyjechały i może przejadą Polskę, może zostaną Polskę, ale muszą dobrze obrobić tę Polskę, no to o pieniądzach. Tylko o pieniądzach, jak ta z Wrocławia, z Takto Finanse, zdaje się, jak ona dzwoni, z Takto Finanse, jak się jej język rozkręca, ale że już pani obiecała, że już na bank będzie wpłacone. Ja mówię, na bank, ale nie za wszelką cenę. Ona myślała, że tak, już koniecznie tylko dlatego, żeby ona chciała mieć te pieniądze. Ja mówię, na leki, na nos pani starczy, bo jest zakatarzona, przychodzi do pracy, jest zakatarzona, jest chora. Poniedzieli, w niedzielę, w sobotę wydzwaniacie. Powinniście być w ogóle zamknięci, unieszkodliwieni i wasza lichwa nie będzie miała miejsca, proszę Państwa, bo na lichwę zbierają dwa, trzy razy tyle. Tak to Finanse i tak pilnują dziady każdego grosza, że 1000 razy będą dzwonić do ludzi. Tutaj stał taki jeden żebrak i on mówi, że w cerkwiach. Ja mówię, no to do Białego Stoku.